Cześć, to Kuba Zytuba. Dziś będziemy robić trening. Będzie gość. Przedstaw się. No przedstaw się. Ja cię na szybko przedstawię. Ty się nazywasz Agata. To jest moja bardzo dobra koleżanka. Kto mnie pamięta? Kto się pamięta? No wystąpiłaś w kilku filmach. W jednym na pewno. Byłaś taką blondynką, która jadła Nutellę. A dzisiaj było wspomnienie na Facebooku, że dokładnie rok temu wstawiliśmy ostatni film razem. Tak? No. Ale który? To jest z babcią i z Magdą, co tam zamiata. Z racji tego, że bardzo rzadko się widujemy, a w Lublinie to już w ogóle nie pamiętam, kiedy to było ostatnio, to też postanowiliśmy zrobić trening, właściwie tylko Agata zrobi trening, bo ja teraz mam 3 dni wolne i czekam na spotkanie, na trening z widzami. Kiedyś powiedz, co się tutaj działo. Dobre przysiady się uczyło. Dobre przysiady się uczyło? No to jest garaż, w którym nauczyłam się robić przysiady. No i kto cię nauczył tych przysiadów? No i kto? Kuba z YouTube. Trener fitnessiek. No dobra, no to proszę się rozgrzeć, choć w sumie twój strój jest taki nie za bardzo nadający się do treningu. Co ci tu nie pasuje? Oprócz mojego szaliczka. Ale wynika to z tego, że mamy dość zimną aurę. Choć i tak jest ciepło w sumie. Tu chcesz robić te przysiady? No tak. Tu mało miejsca jest. No dobra, to zaraz ci przedstawię gdzie indziej. Chciałem pokazać mój stos, jaki tutaj mam. Trochę tutaj do podnoszenia mamy. To są 22, 5, 10, 15, prawie jak w 50-15. Niestety hantelków nie ma, bo siostra, ale bardzo pozdrawiam siostrę. Wcale nie mam do ciebie pretensji. Bardzo dobrze, że wzięłaś hantle i ćwiczysz w domu. Twój trening dzisiaj będzie jaki trening? Taki, porobię sobie troszkę przysiadów. Czyli będziesz trenować nogi i pośladki. No, tak, coś takiego. Przy okazji możemy tym filmem pokazać, że trening nóg i pośladków wcale nie musi polegać na wykonywaniu miliarda serii i miliarda różnych ćwiczeń. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że wystarczą 2 ćwiczenia nawet, żeby te wszystkie mięśnie, które trzeba aktywować, żebyśmy je aktywowali. Kwestia bycia systematycznym i... Czego mi brakuje? Czego ci brakuje? Czyli mówisz, że tobie systematyczności brakuje. A owszem, kupuję karnet na miesiąc i jestem 2 razy w miesiącu. No to zbliża się nowy rok także w sam raz. Chciałabyś jednym słowem, żeby widzowie napisali w komentarzach i cię zmotywowali. Tak, albo nacisnęli lajka, jak ja zobaczę, że jest dużo, to znaczy, żeby chodzić na siłownię częściej. Jesteś gorszym Żydem niż ja. Kliknij, pomagam. Wyślij pomagam w komentarzu. W komentarzu możesz napisać dawaj, dawaj Agata. Albo coś innego. Równie motywującego. Jak zobaczę, to spakuję torbę i zamiast do garażu to pójdę na siłownię. To jest ile? To jest twoje narzędzie pracy. 100 kilo. Damy radę. No spoko. No także, a może Cudownie. Byś chciała zrobić FBW? No ale to co jeszcze zrobię? No przysiady, jakieś wyciskanie, coś takiego. Klatkę mogę jeszcze zrobić. Klatkę? Klatkę. Mogę zrobić klatkę i podciągałabym się bardzo chętnie, ale niestety bez gumy nie umiem. No. 20 możesz mi dać, bo te wszystkie gryfy na siłowni to ważą 20. No ale to rozgrzej się z 10. Dlaczego? Szukasz kontuzji? Szukasz guza? A, dyskusja będzie na YouTube. Czyli to jest tutaj, jak to się nazywa? Ten pussy pad. Co? No pussy pad. Jak ktoś nie może utrzymać sobie sztangi na tym, na kapturach, to kładzie z taką gąbką. Garaż mnie tego nauczył. Czy czujesz się już rozgrzewa? Dobra, to teraz ci dołożymy trochę do pieca, ile byś chciała? 30. Nie, 20 najpierw, spokojnie. Ale dlaczego tak? No bo co? No najpierw trzeba... No spokojnie, no na przykład jak robię jakieś tam serie, zawsze robię więcej serii wstępnych, nie do zmęczenia, tylko chodzi o to, żeby tak stopniowo, wiesz. Może po piąteczce. Weź tam załóż z drugiej strony. Jest, elegancko. Za mało luster. Za mało luster? Lustro jest, ale lustro jest łamane. Na szczęście złamało się samo, tak naprawdę, zbiło się samo, więc 7 lat nieszczęścia leci. W ogóle najgorszą opcją jest... Jak robisz martwy ciąg i patrzysz w bok i tak się wykrzywiasz, nie? Czasem widuję, że ktoś robi martwy ciąg i tak patrzy w bok, czy dobrze? Jeszcze najlepiej jakby stał tyłem i patrzył. O! Dawaj, zaatakuj to. Ile tam masz? 30 kilo. To jest nic dla ciebie. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Lecisz. 8 minimum. Raz. Nie przyspieszaj. A ty nie spłycaj, bo coraz płycie robisz, głębiej. W ogóle zrobić to pole. Płycaj. Nie rozmawiaj, no co to, kpina jakaś jest, czy co? I co? Jaki jest twój plan działania dalszy? No jeszcze jedna seria. Jedna seria. Ile? 10? Ja ci pokażę dobry beat. To jest dobry beat. Przy tym się trenuje. Teraz mamy tutaj 35 kilo, zrób tę serię. Niech to cały garaż się trzęsie. Musiałabyś popracować trochę nad mobilnością. Słyszysz te dzwony? To jest 12. Nie, te dzwony oznaczają, że właśnie pobijesz swój rekord. Dobra, skup się teraz, bo teraz jest bardzo poważne zadanie przed tobą stoi. Dobra, ja cię zmotywuję, włączę ci dobrą muzykę, tylko teraz będę musiał wyciąć to. Jesteśmy już po treningu, ale nie nagrywaliśmy wszystkich ćwiczeń, bo chciałaś mieć chwilę prywatności. Tak. Tutaj nie wiem, czy widać, nie widać tej okolicy. To jest bardzo ciasno, a Kuba to jest taki driver. No, a Kuba jest dobry driver. Kuba
sobie radzi w tej ciasnocie bardzo dobrze. Pokażę wam nowy basen. Zrobili u nas w Lublinie basen olimpijski, 50 metrów. Może się wybiorę na niego jutro, albo nie wiem kiedy. Aqua Lublin, widać, są zjeżdżalnie. Wielka kula. Piękne drewno tutaj mamy. Teraz przyszła pora na późną kolację u mojej wspaniałej, fantastycznej. Zjem sobie flaczki, tak mi się wydaje. Nie są flaczki, tylko z kurczakiem. Flaczki z kurczakiem. I z pieczarkami. Flaczki tylko z kurczakiem i z pieczarkami. Ja przyznam szczerze, że flaków w ogóle nigdy w życiu nie jadłem. Dla mnie to jest sprawa trochę taka dziwna. Jak można jeść flaki, choć w sumie jemy mięso. W każdym razie te flaki z kurczakiem są nawet zjedliwe. Musi jadać u mnie na podłodze. No jem. Ale tak lubi, po prostu. No ja lubię, ja jestem człowiek turecki. Co to za jakieś szkalanki Playboya? Co to jest? Specjalnie dla ciebie, króliczku. Tak? Tak, taką przyniosłem. Ja jestem takim Playboyem. Pokaż moje skarpetki jeszcze. Świąteczne skarpetki Kuby. Dałem zajebiste skarpetki z reniferem, nigdy takich nie miałem. Cieszę się jak dziecko, naprawdę. W końcu dostał prezent wymarzony. W końcu jakieś, które nie śmierdzą. Wjeżdża kolejna potrawa, mamy tutaj rybę po grecku. To jest mój faworyt. Od Mikołaja dostałem. No naprawdę. Dostałeś wołowinę. No Mikołaj mi przyniósł wołowinę, na pewno. Wujek czy brat cioteczny? No Mikołaj, brat cioteczny wujek. Twoja kolacja? No zobacz, jakie śmieszne. A fujka. Ale jaja. O fuj. Jakie śmierdzi. Tak to wygląda. Takie paski wysuszone. Zawsze byłem ciekaw, jak to smakuje. Myślałem, że to bardziej smakuje jak grzelki. Bardzo wysuszone, ale też z tego, co widziałem, bardzo drogie to jest. Wiesz co, taka paczka to chyba za 20 zł. Chciałem tylko powiedzieć, że kończymy. Ja idę do domu i dobra, być film. A z wami się żegnam i zapraszam na Facebooka, Instagrama i do następnego filmu. I szerokości.